Witajcie, wesołych świąt. Mamy 8 grudnia, niedziela wieczór, a ja chcę podsumować nasze zadanie, jakie mieliśmy do wykonania poprzez zabijanie potworków zielonych, osiągnięcie wysokich miejsc w rankingu przez różne osoby i tak dalej. Ja dziś jestem na samym końcu, biłem tylko, żeby sobie trochę pobić, jestem gdzieś tu, o, jestem 67. Mam nadzieję, że do jutra do 8 rano już nie wylecę, bo chcę być w stówie, żeby dostać jakąś pamiąteczkę. Jeszcze dodam do tego filmiku jutro, jaką właśnie pamiątkę dostałem i na którym miejscu zakończyłem, tak już stuprocentowo. Tak, tutaj, co tu jeszcze o tym powiedzieć? No, do zabicia były trzy typy potworków zielonych. Respiły się na około werbin, tak jakby w Zrębowych, w Bramie Północy, w Lesie Goblinów, na mapce eventowej, na chyba tam dwóch czy trzech mapkach eventowych. No i po prostu zadaniem było je zabijać. Jeden punkt to było tyle, co... O, ktoś mnie zaatakował, ale dobra, mniejsza o to. Jeden punkt to był jeden zabity potworek. Czekajcie, bo się nie mogę skupić. Ach, te leczenie. No, jeszcze jeden krytyczek, bo ja tutaj kręcę, człowieku. A nie, ty mnie atakujesz, dobra. No i teraz zapraszam was na krótkie takie podsumowanie, jak ja biłem. Tam, nie wiem, ile ten filmik będzie trwał, ale troszeczkę potrwa. Będzie przyspieszony, będzie nagrany, jak ja sobie chodziłem, jak ja sobie zabijałem. I jak leciałem stop 100 do stop 56. Tak w jakieś pół godziny grania udało mi się prawie, no, ponad 40 pozycji zdobyć. Ale dobra, oglądajcie. Nasze poranne bicie zakończyliśmy na miejscu 56. Przez cały dzień spadliśmy na 67, 10 pozycji w dół, ale dalej utrzymujemy się w topce. Już mnie raczej z niej nie wybiją, czekamy do jutra na nagrody, upominki, cokolwiek. I tak oto dzisiaj, 9 grudnia, zakończył się nasz ranking. Zakończyło się zabijanie. Na pierwszym miejscu jest ex aequo 5 osób. Ja ulokowałem się na miejscu 82.
spadając 67 przez 2 dni, więc utrzymałem się. I dzisiaj rano zaktualizowany został post główny na temat świąt. I udając się do choinkowego lasu, nawet jeszcze nie pamiętam, już nie pamiętam do jakiego NPC-ka wrzuciłem, chociaż to czytałem. A zaraz się dowiem jeszcze raz. Chodzi tutaj o kapitana Bombkę. Nie chcę handlować. Jest kapitan Bombka. Tym razem chyba nam się udało, chociaż mam wrażenie, że to dopiero początek. Jeśli nie uda nam się dowiedzieć, kto za tym wszystkim stoi, może być nam z nami kiepsko. Postaram się wam pomóc. Bardzo miło, że mnie doceniliście, bo staram się co niemiara. I otrzymałem nowy przedmiot. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć nowych przedmiotów. Otrzymałem konik na biegunach. Nawet fajnie. I prawdopodobnie tak, otrzymałem bombki. Cztery chyba bombki otrzymałem, a trzy miałem z loterii chyba, jakoś tak. Albo pięć i trzy miałem z loterii. No to może dla bombek było warto. Chociaż mi tam konik zadowala, ponieważ na tyle, na ile ja się musiałem natrudzić, czyli to były 2 godziny. Tak zliczając wszystko w sobotę i w niedzielę rano od 7 do 8 po godzince po 600 potworków, więc jest okej. Nie mam pojęcia, kto jakie nagrody dostawał, jeszcze o tym się jakoś nikt nie chwali, chociaż widziałem, że kolega Midnight Claver się skarżył na nagrody. Trudno, no, że tak powiem, co on myślał, że co on za to dostanie, no nie? Ale nie jestem w temacie, nie mam pojęcia, o co chodziło, więc nic nie będę już mówił. No i mamy konika. Tutaj są nasze rzeczy z kalendarza. Jest konik, czyli zbieramy sobie pamiąteczki po tym Halloween. A tu mi telefon dzwoni. Ale już jestem. No to na tyle, co chyba ze stworkami, z pierwszą częścią zabijania stworków. Tutaj wam pokażę. O, widzicie chyba. Wspólnymi siłami udało wam się odeprzeć pierwszy atak potworów i część skrzatów wróciła już do zimnej krainy. Również i Link Włóczyki. Dużo osób szukało, to było jak Heros respił się co jakiś czas w różnych miejscach. A to tylko cisza przed burzą. Potwory nadal gromadzą się wokół zimnej krainy i tylko kwestią czasu jest kolejny atak. Czyli nie macie się co martwić. Będzie jeszcze możliwe, że coś związane z zielonymi stworkami. A nawet tutaj pisze, że jest napisane: Tajne służby Świętego Mikołaja wysłały do Choinkowa skrzata Mortka. Pomożecie mu w rozwikłaniu zagadki ataków? Ten quest będę dzisiaj i jutro opisywał, ponieważ jest to quest prawdopodobnie dwudniowy. Ponieważ w dzisiejszej części robimy jedną część i musimy czekać do jutra na kolejną, tak jakby. Więc zaraz biorę się za pisanie. Na razie dziękuję i pozdrawiam i wesołych świąt.